30 listopada wspominamy błogosławionego Ludwika Rocha Gietyngiera, prezbitera i męczennika. Ludwik Roch przyszedł na świat 16 sierpnia 1904 roku w Żarkach na terenie diecezji częstochowskiej. Był synem Władysława i Józefy, jego ojciec był ślusarzem. Od 4 roku życia uczestniczył w zajęciach ochronki prowadzonej przez siostry zakonne. Uczył się najpierw w miejscowej szkole podstawowej, potem w gimnazjum w Częstochowie i tam uzyskał świadectwo dojrzałości w 1922 roku. We wrześniu tegoż roku zgłosił się do seminarium duchownego w Kielcach. W tym czasie dopiero powstała diecezja częstochowska i jeszcze nie posiadała własnego seminarium. Do seminarium częstochowskiego przeniesiony został 2 czerwca 1927 roku, a 25 czerwca na Jasnej Górze otrzymał święcenia kapłańskie z rąk pierwszego biskupa częstochowskiego, Teodora Kubiny. Został wikariuszem w parafii Strzemieszyce. Przez następne 2 lata kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, przygotował i obronił pracę magisterską. Parafia Świętego Zygmunta w Częstochowie pod rządami ojców Paulinów. Po zakończeniu tego etapu studiów pracował jako katecheta w Będzinie i Częstochowie. Równocześnie przygotowywał pracę doktorską na temat dziejów dekanatu częstochowskiego pod zaborem rosyjskim. Był też asystentem kościelnym Koła Związku Inteligencji Katolickiej w Częstochowie i moderatorem II Sodalicji Pań. Od 1 września 1939 roku ksiądz Ludwik miał rozpocząć pracę na stanowisku dyrektora prywatnego biskupiego gimnazjum miejskiego w Wieluniu. Uniemożliwił to wybuch wojny. Jesienią 1939 roku został proboszczem w Raczynie. Mimo że nie cieszył się dobrym zdrowiem, pracował ofiarnie i gorliwie. 6 października 1941 roku został aresztowany przez Gestapo i z innymi kapłanami przewieziony do obozu przejściowego w Konstantynowie koło Łodzi. Po 3 tygodniach wysłano go transportem kolejowym wraz ze wszystkimi kapłanami do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam otrzymał numer 28288. Jako utalentowany pedagog posługiwał zwłaszcza młodym więźniom, podnosił ich na duchu, pomagał, mimo że sam był bardzo chory i słaby. Bardzo trudne warunki więzienne w Konstantynowie, męcząca podróż oraz terror pierwszych dni pobytu w Dachau pogorszyły stan zdrowia księdza Ludwika. 30 listopada 1941 roku odprowadzono go do szpitala obozowego. Nie zdołał nawet dojść do przydzielonej mu pryczy, gdyż został powalony na ziemię przez jednego z najokrutniejszych oprawców, Józefa Haydena. Skakał on po brzuchu kapłana, a potem go zamordował. Jeden z księży współwięźniów tak go wspominał. Był całkowicie oddany Bogu i męczeńska śmierć w obozie była tylko albo aż konsekwencją całej jego postawy życiowej. Spalał się nieustannie w kapłańskim życiu przed Bogiem i wreszcie spłonął w ogniu butów niemieckiego strażnika obozu koncentracyjnego w Dachau. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, zwycięzco śmierci, piekła i szatana, wysławiamy Cię za nieogarniony dar Twojej miłości i moc łaski okazanej Twojemu słudze, błogosławionemu Ludwikowi Rochowi, prezbiterowi, który dla chwały Twojego imienia przyjął śmierć męczeńską, dochowując w prześladowaniach wierności swojemu chrześcijańskiemu powołaniu na wielorakich drogach życiowych. Racz, Panie, za jego przyczyną udzielić nam łaski, o którą z ufnością Cię prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.